Witajcie w następnej Ale Degustacji. Tym razem jedno z najbardziej słynnych, najlepiej sprzedających się piw w Wielkiej Brytanii. Carling Original Lager. 4% alkoholu. Parę lat temu była afera, bo ktoś zbadał zawartość alkoholu w Carlingu. I się okazało, że jest 3,7. I co zrobił Molson Coors, który waży ten produkt? A nic. Olali sprawę. Ani nie zdementowali, ani się nie przejęli. Ani nie stwierdzili, że o, może jakaś wadliwa warka, my to poprawimy i będzie to 4%. Nie. Nic z tego. Nie. Ludzie i tak będą kupować. I tak zostało. I nadal piszą 4% i się niczym nie przejmują. I tyle. A ludzie i tak kupują. Ostatnio w Tesco widziałem, to było zdaje się tuż przed świętami. Taka w średnim wieku pani miała głęboką trolejkę, głęboki wózek i w tym wózku 5 kartonów Carlinga po 24 puszki. I tak się złapałem za głowę, matko! To będą dopiero święta. No kurna, to będą dopiero święta. Przy takim wspaniałym piwku i takiej ilości piwka. No nie? Tak sobie pomyślałem, no kurna, kto to pije? No ale najwyraźniej pije to większość. Wobec tego mi smakuje. No co ja będę mi bronił, jak im smakuje, prawda? Wobec tego stwierdziłem, że sprawdzę, czy już nagrałem to piwo. No bo oczywiście piłem jakieś z 15 lat temu, jak przyjechałem do Anglii, żeby sprawdzać, jakie tu dobre piwa są. Żadne mi nie smakowało. Najlepsze piwo, które trafiłem, to był ten ówczesny ich lager z Lidla. Teraz go już nie ma. A zapomniałem nazwy. Było coś na G. I to mi smakowało. Ale to znowu już było niemieckie piwo, nie? Także tak. No nic, no ani te inne nie smakowały. To tym bardziej stwierdziłem, że to woda, nie będę pił. No i nie kupowałem, no co tu się oszukiwać. Nie jest to jakieś wspaniałe piwo. Komercyjny Eurolager i to jeszcze lekki. Także no, spodziewać się tu nie można zbyt dużo. Dobrze. Coś tu piszą w ogóle? Nie, 4% Molson Coors Brewing Company i tyle. I tyle, żeśmy się dowiedzieli. W składzie jęczmień i pszenica. O, i tyle. Wspaniałość. Dobra, puszka oczywiście angielska, 440 ml. Jak to wygląda? No, jak na razie to wygląda, że jest klarowne, bardzo jasne, słomkowe, ale nie aż takie za bardzo jasne. Myślałem, że będzie całkiem prawie przejrzyste, a tu jednak jeszcze jakiś kolor jest. Nie jest tak źle. Piana, jak widzicie, jest naprawdę duża. No to prawda, zaczynają się tworzyć średnie i duże pęcherzyki tutaj, ale jak na razie pierwsze wrażenie jest, że tak powiem, no, w porządku. Bo się nie ma do czego przyczepiać. No bardzo ładnie wygląda. Szczególnie w takich pojemnościach, nie? Aromat jest lekko słodowy. Jakby z taką odległą nutką chmielową nawet. Podejrzewam, że z ekstraktu, ale jest coś, co przypomina ziołowość taką jakby chmielową także. Myślałem, że w ogóle nic nie będzie. No okej. Okay. Nie jest tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. Spróbujmy. Wasze zdrowie. Cheers.
No rzeczywiście jest to lekkie piwo. Nie jest wodniste, nie czuć wody jako takiej. To już dobrze. Taka lekka słodowość jest. A później następuje głęboka pustka. No, dokładnie nie ma nic. Później jest takie wrażenie lekkiej goryczki, ale z takimi przebłyskami jakby metalicznymi, jakby woda mineralna, coś w tym stylu. I właśnie tutaj niby to jest goryczka, ale wchodzi ta właśnie taka wodnistość, takie odwołania do wody mineralnej. Gdzieś później pojawia się lekki przebłysk cytrynowy. Piwo jest w miarę dobrze nasycone. Jest w miarę schłodzone ładnie. Jest mokre. Także można ugasić pragnienie. To jest główna chyba zaleta tego piwa. No bo tu tego wszystkiego, te wszystkie smaki i aromaty, które opisałem, to trzeba rzeczywiście się przyłożyć, żeby je znaleźć. No ale są. Dobrze, że są w ogóle. Zdecydowanie, jak pierwszy raz próbowałem te ładne paranaście lat temu, stwierdziłem, że piwo się w ogóle się nie umywa do polskich piw jakichkolwiek. No bo jest o połowę rzadsze, zdecydowanie. No i tamtej pory nie piłem. No ale jak zobaczyłem rzadko dosyć dostępną wersję Nitro Carling Premier, no sobie, a czy ja już nagrywam Carlinga? No bo po co mam nagrywać tą wersję premium, jak nie mam nagranej wersji oryginalnej? No, do czego to sobie ludzie, że tak powiem, porównają? No to wobec tego nagrywam. Mam nadzieję, że ta recenzja wam się jakoś podobała. Są miliony ludzi, którzy piją to piwo i są zadowoleni. I są naprawdę niesamowite ilości piw lepszych od tego piwa. Ale są i gorsze. Niestety są i gorsze. Także jest pijalne, no ale są lepsze w porównywalnej cenie lagiery, które dają dużo więcej doznań niż Carling. No ale oczywiście zawsze znajdzie się ktoś, dla kogo Carling będzie najlepszym piwem. I gratulacje. Jak komuś smakuje Carling, to niech pije Carling. Proste. Co ja będę mu wmawiał, że nie ma pić Carlinga? Jak mu smakuje? To niech pije. Mam nadzieję, że ta recenzja wam się podobała. Tak jak mówiłem, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwonku, który będzie wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak będziecie na bieżąco. No a przez to nie opuśćcie żadnej nowej audiodegustacji. No przynajmniej mam taką nadzieję. Wasze zdrowie. Cheers.